Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i będzie to taki filmik krótki, informacyjny. Chciałabym Wam powiedzieć, że właśnie od dziś, od soboty do poniedziałku trwa akcja Korea, Korea 14, na to hasło będziecie mogli kupić taniej kosmetyki, minus 14% na stronie sklepu La Rose Care. Ja, jak wiecie, bardzo lubię koreańskie kosmetyki. Wiem, że Wy także polubiłyście wiele kosmetyków koreańskich. No i myślę, że warto skorzystać z takiej promocji. I tak dzisiaj się zastanawiałam, czy taki filmik będzie Wam potrzebny, bo ja o kosmetykach koreańskich wciąż mówię, ale tak sobie pomyślałam, no jednak zawsze warto, jeśli macie zamiar kupić coś z kosmetyków koreańskich, to jednak lepiej zapłacić o te 14% mniej. Dzisiaj jest sobota, ja postaram się ten filmik jeszcze dzisiaj wrzucić, tak żebyście od 12 do 14, chyba dobrze policzyłam, w tych dniach możecie kupić właśnie taniej kosmetyki z różnych marek koreańskich. Ja niedawno nagrałam taki film z moimi ulubieńcami dotychczasowymi, więc o tych kosmetykach już dzisiaj Wam nie wspomnę, ale zostawię Wam link pod spodem, żebyście mogli przejrzeć moich ulubieńców zeszłorocznych i jeszcze pewnie sprzed 2 lat. Jeśli mieliście taką potrzebę albo macie coś na swoich listach, no to teraz nadarza się bardzo fajna okazja. Ale w związku z tym, że ja mam kilka nowości kosmetycznych marek koreańskich, to dzisiaj Wam je przedstawię. Jest ich dosłownie kilka. Tylko jednego kosmetyku nie użyłam, bo to jest maska w płacie, ale dzisiaj wieczorem na pewno go użyję. Tą maskę nałożę sobie na twarz, bo dzisiaj jest sobota, to jest dzień mojego spa, więc tak, nie będę się nawet zastanawiała, na pewno ją założę do na przykład kąpieli. Po porządkach domowych to jeszcze przede mną dzisiaj przepięknie świeci słońce, więc warto by było może przemyć okna, ale to wpadło mi do głowy dosłownie przed chwilą. Mam jeszcze mnóstwo innych prac i prawdopodobnie okna zostaną na inny czas. I już patrzę na te, ile tutaj mam, 6 kosmetyków i chciałabym Wam polecić przede wszystkim. Tutaj mamy taki wielofunkcyjny tonik właśnie z różą damasceńską i to jest Secret K. Ja tą markę znam, bo zaczęłam stosować kosmetyki ze śluzem ślimaka. Bardzo dobrze mi się sprawdzają. Ja ten tonik użyłam dosłownie 2 razy i zakochałam się od razu. Przede wszystkim zapach. Ja mam tutaj kilka, w zasadzie jeszcze jeden tonik mi został, a raczej mogłabym powiedzieć woda różana, natomiast to sen różane, które gdzieś tam kiedyś Wam pokazywałam, już mi się skończyło. Ja przypominam sobie taki czas, że no, moja pielęgnacja nie mogła obejść się bez toników różanych, bez wód różanych. Nie wiem, czy są wśród Was takie osoby, które pamiętają, że ja bez przerwy kupowałam i to naprawdę dużymi ilościami właśnie wody różane. I im bardziej pachniała różą, tym bardziej mi się dany kosmetyk podobał, a zwłaszcza toniki i wody różane. Natomiast chyba jeszcze z tak cudownym zapachem się nie spotkałam. No, to jest taki zapach ciepły, świeży, wyczuwalna jest tutaj róża, ale to nie jest tylko róża, bo w składzie mamy jeszcze ekstrakt z kameli, oczaru wirgilijskiego, pieprzu japońskiego, ogórka i mamy jeszcze tutaj ekstrakt z grzybów meduzy. I to jest tonik, który przede wszystkim spowoduje to, że buzia się nie ściąga, skóra na twarzy się nie ściąga, róża działa bardzo kojąco, ale także przeciwstarzeniowo, pięknie nawilża skórę i ten tonik ma takie właściwości właśnie silnie nawilżające, silnie kojące. Ja jak zaczynam testować dany kosmetyk, to akurat w przypadku toniku, gdybym już go znała, to nie czekam do końca na
na wchłonięcie, tylko nakładam na przykład jakieś serum. Natomiast tutaj, żeby dobrze opowiedzieć o jego właściwościach i takich pierwszych odczuciach, to po przetarciu twarzy właśnie tym tonikiem i kiedy ten tonik wchłonie się, to skóra jest nawilżona taką przyjemną, cienką, lekką warstwą. Ja uwielbiam takie lekkie kosmetyki i takie toniki, które już od razu dają takie uczucie ukojonej, takiej zrelaksowanej skóry z taką przyzwoitą dawką nawilżenia. Coś cudownego. Jeśli lubicie zapach róży, chociaż to nie jest taki typowy zapach róży, bo jednak woda różana, którą tutaj mam przed sobą, kiedyś Wam opowiem też o tym kosmetyku, no to pachnie inaczej, ale tu przez to, że jest trochę więcej tych składników i właśnie ten ogórek gdzieś pomieszany właśnie z tymi dodatkowymi składnikami, daje taki zapach bardzo przyjemny, ciepły, relaksujący i gdzieś tam odrobinkę orzeźwiający. Tutaj mamy 248 ml i za ten tonik trzeba będzie zapłacić w normalnej kwocie 40 zł, także za około 35 zł pewnie go dostaniecie. Duża pojemność, no a takiego kosmetyku też nie używa się dużo. No ja jednak korzystam z wacików, tracę trochę tych toników, bo jednak trochę tego płynu zostaje w waciku, ale no, ja jestem tonikowo-wacikowa dziewczyna. Cóż poradzić. Natomiast kolejny kosmetyk to coś, czego ja nie znam i tutaj mamy markę Tiam, jeśli dobrze czytam, ale chyba tak ona się nazywa. I ja z tej marki miałam, jak dobrze sobie przypominacie, taki krem z witaminą C w takim czerwonym słoiczku. Ten krem był naprawdę wyśmienity. Jeśli nie zapomnę, to też go Wam podlinkuję, bo on miał taką lekką konsystencję, taki przepiękny też zapach cytrusowy. Natomiast to jest mgiełka z witaminą B3 i ta mgiełka jest świetna. Zresztą chyba wszystkie mgiełki koreańskie są właśnie takie. Gdzie to poleciało? Gdzieś obok. Straciłam trochę. Aj, jakież to jest przyjemne, ależ to jest orzeźwiające, coś niesamowitego. Jeśli chodzi o zapach, zapachu brak. Czyli dla osób, które mają skórę bardzo wrażliwą, to będzie idealny kosmetyk. Także dla innych rodzajów skór, dla mojej suchej skóry, także mgiełka, która przywraca skórze naturalny blask, redukując nierówny koloryt skóry, także spłyca blizny potrądzikowe i przebarwienia, zwłaszcza takie, które wywoływane są nadmiernym wydzielaniem melatoniny, czyli ta melatonina zostanie tutaj zahamowana. No i po dłuższym stosowaniu skóra ma być po prostu rozjaśniona. Tutaj też jest witamina C. Tu jest jeszcze jakiś kwas, już nie pamiętam jak on się nazywał. Bardzo przyjemny kosmetyk. Także jeśli nie lubicie zapachów, wolicie tylko działanie i to mam nadzieję takie przyzwoite właśnie, które ma poprawić koloryt Waszej skóry, no to myślę, że ten kosmetyk będzie odpowiedni dla Was i dla mnie także. Czyli z tego wynika, że ten kosmetyk będzie rozjaśniał przebarwienia, będzie spłycał blizny potrądzikowe, będzie też walczył z takimi przebarwieniami związanymi z nadmiernym wydzielaniem się melatoniny. Natomiast ten tonik z różą będzie zmiękczał, nawilżał skórę, doprowadzał do tego, że będzie ona taka nawodniona, rozpulchniona, przyjemna w dotyku. Czyli dwa różne zadania, dwa różne toniki. Oczywiście każdy z tych kosmetyków będzie mi potrzebny, będę stosować i zobaczymy, jakie efekty uzyskam za jakiś czas. Oczywiście wszystko to Wam przekażę w kolejnych moich filmach. I chciałabym Wam także polecić płatki pod oczy. Są to płatki hydrożelowe z marki Petit Fi i to są takie dosyć szczególne płatki, dlatego że one mają taki kolor
fioletowy i to nie jest przeźroczysty kolor, tylko dokładnie te płatki pod oczami widać i one w składzie mają wyciąg z agawy, ekstrakt z borówki, który łagodzi podrażnienia, ekstrakt z bakłażana, który działa odmładzająco, mamy też kofeinę, która pobudza krążenie i działa tak drenująco na skórę pod oczami i spirulina, która wydobywa ze skóry toksyny, czyli eliminuje je i dotlenia także skórę, poprawia także krążenie krwi. No, są to płatki, które, no, tak mnie, muszę Wam powiedzieć, zaskoczyły. One są dość specyficzne, one są jakby troszkę cieńsze od takich znanych już mi płatków hydrożelowych. Oczywiście troszeczkę mi zjeżdżają ze skóry, więc muszę je przytrzymać. Z czasem one jakby przyklejają się w tym miejscu, gdzie chcę, żeby one były i już można z nimi sobie później chodzić. Przepiękny mają zapach, bardzo ładny, taki kojący, relaksujący zapach. No ja lubię płatki hydrożelowe, wszelkie płatki. Już skończyłam dwa opakowania z Elizaweki, natomiast mam jeszcze jedno opakowanie właśnie z Petit Fee, a jedno jest chyba już w denku, także codziennie naklejam sobie wieczorem, rano niestety nie mam czasu, a przydałoby się właśnie rano nakładać takie płatki hydrożelowe, bo rzeczywiście po nałożeniu widać i po zdjęciu widać, że ta skóra jest ładnie rozprostowana i żeby ten efekt utrzymał się, no to radzę Wam kupić takie pudełko i codziennie o takiej porze, jaka dla Was jest najbardziej dogodna, naklejać sobie takie płatki i te płatki hydrożelowe, mimo tego, że one mi tam trochę zsuwają się tutaj z dolnej powieki, to jednak kiedy się przykleją, to można rzeczywiście dość długo je trzymać pod oczami i nie muszę tutaj kontrolować, czy mi coś już nie przysycha, bo tamte z Elizaweki były świetne, ale ja musiałam pilnować, żeby ten płatek po prostu nie za bardzo się nie wysuszył, bo wtedy taki płatek też może zabrać nawilżenie ze skóry, a w przypadku płatków hydrożelowych nie ma tutaj takiego zagrożenia. No i ten zapach jest, lekko go czuć, bo jednak ten płatek jest blisko nosa i on, dobrze by było też takie płatki trzymać w lodówce. Ja tego nie robię, bo jakbym włożyła do lodówki, to bym zapomniała, ale nawet tutaj, kiedy trzymam je w toaletce, to pierwsze takie zetknięcie płatek pod oczami jest takie bardzo przyjemne, takie chłodzące, relaksujące. No i w sumie mogłabym sobie nakładać taki płatek, kiedy rano robię makijaż. Nawet nie pomyślałam, bo rzeczywiście nie przeszkadzałby mi podczas tej czynności, ale ja jednak lubię się relaksować gdzieś tam po południu, zmyć cały makijaż i wtedy nakładać wszystko, co gdzieś tutaj mam pod ręką, co wyciągnęłam do używania. Także coś nowego, coś ciekawego serdecznie Wam polecam. No i tutaj muszę się dłużej zatrzymać przy kremie pod oczy. Ja już jakiś czas temu nagrałam Wam film z moim denkiem, tam było chyba 6 kremów pod oczy, jeszcze nie zdążyłam go opublikować i wtedy Wam pokazywałam 6 zdenkowanych kosmetyków pod oczy i 2, które w tej chwili już kończę. No, muszę się zabrać do montażu i wtedy no, nie mogłam Wam pokazać tego kremu pod oczy, bo go jeszcze nie miałam. Ja oczywiście już poczyniam takie zakupy, żeby przetestować coś innego, coś, czego jeszcze nigdy nie miałam, tak żeby no, pokazywać Wam na kanale różne inne wersje kosmetyków polskich czy koreańskich pod oczy, ale oczywiście zanim zdecyduję się na jakiś krem, no to ja dokładnie czytam skład i czy on będzie miał właśnie takie działanie przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe i przede wszystkim nawilżające i właśnie ten krem od oczy no, spełniał w opisie wszystkie swoje zadania, takie, które ja chcę uzyskać na skórze pod moimi oczami i to jest odmładzający krem,
krem pod oczy z zawartością śluzu ślimaka, aż 80% filtratu z wydzieliny ślimaka. I ten wyciąg ze śluzu ślimaka ułatwia regenerację skóry i nadaje jej gładkości. 25 ml w słoiczku. Ten krem kosztuje bez promocji 60 zł. Ja też go użyłam dosłownie dwa razy i dwa razy w nocnej pielęgnacji i myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobry wybór. Także jest moc, jest natłuszczenie, jest taka przyjemna warstwa, która jeszcze trwa do rana po tych kilku godzinach snu. No i te jakby pierwsze moje wrażenia są bardzo pozytywne. Czy miałam coś pod oczy ze śluzem ślimaka? Wydaje mi się, że nie. Więc taki duży, naprawdę duży słoiczek, duża pojemność, oczywiście do i płatków pod oczy i do tego kremu są dołączone takie szpatułki. Ja już tutaj mam całe pudełko, nigdy ich nie wyrzucam, bo one gdzieś tam z czasem giną i ja je właśnie wtedy stosuję, czy do płatków, czy do kremów, które mieszczą się w słoiczku. I ostatni kosmetyk to jest marka Cosrx. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tą nazwę i wydaje mi się, że też nie miałam nigdy z tej marki kosmetyku, ale ja mogę się mylić. I to jest maska w płacie, powinna być taka miękka, elastyczna. Ja ją chyba za chwilę otworzę i to sprawdzę, bo za chwilę też będę zmywać makijaż, więc na pewno nałożę sobie tą maseczkę. I to jest maska z ceramidami i tutaj mamy aż 6 rodzajów ceramidów i oczywiście to jest przede wszystkim takie działanie odżywcze i zapewniające skórze długotrwałe nawilżenie, ale też wzmacnia barierę ochronną skóry, jednocześnie zatrzymując wilgoć w naskórku. No i jestem bardzo ciekawa, bo ja już miałam z koreańskich masek w płacie takie maski, które rzeczywiście miały taką strukturę elastyczną, taką dobrze przylegającą do twarzy, no mogłabym powiedzieć, że taką lekko żelową, nie hydrożelową, ale jednak taką, która dobrze utrzymuje się na twarzy. Tak, i to jest właśnie taka formuła. I ja widzę, że tutaj jest, no nie będę tego wyciągać, czyli płachta taka bardzo elastyczna. Jest lekki zapach. I ta maska jest nasączona nie takim serum płynem, tylko to jest bardziej maska kremowa, a ja takie właśnie bardzo, bardzo lubię. I taką maskę można użyć na dwa razy. Wiecie co? Po nałożeniu tej maski, jeszcze w tym opakowaniu, zostaje tyle tego koncentratu. Oczywiście można go nałożyć na szyję, dekolt, ale ja zdejmuję tą maskę, bo mam przecież oczyszczoną skórę twarzy. Wkładam z powrotem do tego opakowania, szczelnie zamykam i używam albo rano, jeśli używałam ją wieczorem, to nakładam ją sobie rano, a jeśli używałam wieczorem, to jeszcze wykorzystuję ją rano. No i wtedy można po prostu taką maskę nałożyć sobie dwa razy i wykorzystać jakby te właściwości, bo jednak to, że nałożymy sobie to serum, ale nie przykryjemy sobie maską, no to ono szybciej odparowuje, a taka maska jednak trzyma to nawilżenie, a można jeszcze na tą maskę nałożyć tą silikonową, taką wielorazowego użytku. Ja taką mam, często ją wykorzystuję, więc może i dzisiaj właśnie tą silikonową na tą maskę sobie nałożę. I jeszcze jeden ostatni kosmetyk, o mało bym zapomniała o nim powiedzieć. Ja go jeszcze na twarz nie nakładałam, a to jest marka i tutaj ja nie wiem, Bonajour, nie wiem,
przepraszam Was, to jest chyba jakaś nowość. Pierwszy mój kosmetyk, to na 100% zapamiętała tą trudną nazwę. No i to jest taki krem ochronny i tutaj mamy SPF 33 i PA2+, i to jest oczywiście taki krem ochronny. Przede wszystkim chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym. I to jest taka formuła kremu, która jest idealna dla skóry wrażliwej, bo wykonany jest z naturalnych składników, posiada certyfikat bezpieczeństwa Belgijskiego Stowarzyszenia Farmaceutycznego i nie powoduje niepożądanych reakcji na powierzchni skóry. Tu jest wykorzystana woda mineralna i gorąca woda termiczna z regionu uzdrowiskowego Belgii. I to jest taki kosmetyk, który możemy nakładać jako bazę pod makijaż, ponieważ ten kosmetyk delikatnie wyrównuje kolory skóry, a mogłabym powiedzieć raczej, że tonuje jakby kolory skóry. Troszeczkę za dużo go nałożyłam. Dobrze, ściągnę tutaj nadmiar. I ja jestem nim bardzo, bardzo zainteresowana, no bo mamy tutaj filtr na ten czas jeszcze zimowy i wczesno wiosenny. Może on mi się sprawdzi jako podkład. Nie wiem, czy to widzicie. Rzeczywiście jest dość jasny. Ma bardzo przyjemny, taki świeży zapach. No, taki orzeźwiający i rzeczywiście czuć tutaj wodę termalną. Tak, pachnie jak bryza morska. Bardzo przyjemny zapach. Dość taki natłuszczający skórę. I rzeczywiście no, widać tutaj, że zmienia się koloryt skóry, oczywiście poprawia ten koloryt skóry. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, bardzo zainteresowana tym kosmetykiem i dosłownie jak go nakładam tutaj na dłoń, to czuję, jakbym nakładała krem taki pielęgnacyjny o takich właściwościach odżywczych, bo rzeczywiście tutaj jest taka konsystencja konkretna i może dawać blask na skórze, co oczywiście w moim przypadku jest bardzo potrzebne. No, jak go roztarłam, to powiem Wam, że jest poprawiony koloryt skóry, ale nie wiem, czy będzie wystarczający, więc tak jak producent napisał, prawdopodobnie będzie to stanowić bazę pod podkład. Ale w związku z tym, że tutaj jest dość wysoki filtr, to ja w takie pochmurne dni zostałabym tylko przy takiej ochronie. 33 SPF to jest całkiem przyzwoita ochrona. No, bardzo, bardzo ciekawy kosmetyk. Ten zapach jest super, bardzo mi się podoba. Taki niespotykany. Rzeczywiście tak, jakbym była gdzieś tam przy termach w Ciechocinku. Tak mi się skojarzyło. Przyjemny bardzo zapach, jakiś taki zdrowotny mi się wydaje. Także takie nowości, jeśli coś Was zainteresowało, no to zapraszam do zakupu. Natomiast tak jak mówię, to są moje pierwsze wrażenia. No na pewno ta woda różana to będzie hit, bo ten tonik raczej różany. No i ten krem pod oczy to na pewno i bardzo intryguje mnie właśnie ten tonujący krem z SPF-em. Dobrze, to tyle. Muszę szybko zacząć montować ten filmik. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!